Witajcie drodzy kochani, chciałbym w dzisiejszym programie powiedzieć kilka słów o cywilizacji, która stąpiła na ziemię między rzeką Eufrates. Właśnie to jest na właśnie niedaleko Syrii. Tam właśnie przylecieli Anunnacy. Oni przylecieli z systemu siedmiu gwiazd, gdzie jest wielkie słońce, gigantyczne. I oni mają takie właściwości, że mogą po prostu podróżować w czasie i przestrzeni. Mogą się przemieszczać w czasie i przestrzeni, mają tam zdolność. Dzięki swoim myślom mogą funkcjonować w świetle, czyli po prostu mogą przechodzić z jednego wymiaru na drugi w świetle i mają formę świetlistą. Mogą funkcjonować w astralu. Oni są specjalistami w robieniu wielkich ofiar. Właśnie tam, gdzie Iran, gdzie jest Persja, a szczególnie północna część Iranu, oni po prostu wylądowali w dawnych czasach i pili tak zwany napój Somma, dlatego żyli po wiele, wiele setek, a nawet tysięcy lat, dlatego, bo właśnie pili ten napój Somma i ten napój Somma właśnie dawał im nieśmiertelność i jakby ich zmysły były zawsze pełne energii i świeże. W związku z tym, że pili ten napój Soma, który jest napojem wieczności. Te istoty, ci Anunnacy, oni przylecieli na tą ziemię, mogą kodować swoim DNA część Indii, część Iranu, północna część Indii, Pendżab i też ludzi z Iranu. Oni po prostu kodowali z ich DNA. Oni również mieli jakby ze sobą część istot, które nie były zbyt zaawansowane, a były właśnie z niższych systemów, z tak zwanych rasy Rakshasas. I te rasy niskie mieszkają pod naszą planetą, czyli na niższych systemach planetarnych. I oni, te istoty z niższych systemów planetarnych osiedliły się właśnie tam, gdzie jest Afganistan, zachodni Iran. Oni po prostu funkcjonują na zasadzie, że mogą przenosić się w astralu z miejsca na miejsce, mogą się przenosić w astralu z planety na planetę, mają specjalne właściwości mistyczne. Także drodzy kochani, część tych Anunnaki, którzy wylądowali, również dostała się do naszego kraju. Z tego co mi wiadomo, oni również, jakaś ich część dostała się również na północną część Europy. Tam również kodowali ludzi, poddawali sobie swojemu władaniu innych ludzi, manipulowali jednym słowem ludzi po prostu na terenie Polski, na terenie północnej Europy. To by była po prostu taka historia, która została mi podana. Także musicie wiedzieć, że te cywilizacje, które spłynęły na naszą planetę, to się wszystko wydarzyło tak naprawdę w dorzeczu rzeki Eufrates. Tam, gdzie jest Iran, północny Iran, tam właśnie wylądowały te statki z cywilizacji właśnie Anunnakis. Także to była taka jakby dla was informacja, że oni po prostu istnieją, się mieszają wśród ludzi, istnieją również na terenie Polski. Chociaż my o tym nie wiemy, ale oni po prostu umieją się transformować, teleportować, mają ogromny poziom wiedzy, który przekracza nasze pojmowanie. Także to po prostu tak to funkcjonuje, drodzy kochani. Ja po prostu tą informacją z wami się chciałem dzisiaj podzielić, że ta cywilizacja po prostu wylądowała, zadziałała w odpowiedni sposób, kontroluje ludzi z naszej cywilizacji, zakłada odpowiednie kody, odpowiednie programy, które właśnie Anunnakim są na rękę, by kontrolować po prostu ludzi. Także to by było na tyle. Ja od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie i do widzenia.